22 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji obchodzono 10. urodziny Uniwersytetu III wieku we Wschowie. Uroczyste obchody dziesięciolecia otworzył dyrektor CKIR-u Piotr Kokorniak. Spotkanie uświetnił występ zespołu Forte. Wręczono także listy gratulacyjne słuchaczom, którzy studiowali od samego początku istnienia UTW. Uniwersytet zaczął działać za sprawą Izabeli Łasek, która powołała grupę założycielską w 2008 roku. Kacper Bąkiewicz, pochodzący z Hetmanic, zajął drugie miejsce podczas Uniwersyteckich Mistrzostw Polski w kulturystyce i fitness. Zawody odbyły się w Krakowie, gdzie Kacper zdobył tytuł wicemistrza Polski Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu. Trenerem Kacpra Bąkiewicza jest Krystian Wolski, utytułowany kulturysta z Wrocławia. W dniach 20-23 maja trwały w Sławie 11 ogólnopolskie regaty kajakowe Olimpiad Specjalnych Sława 2018. W zawodach wzięli udział zawodnicy z 5 województw. Dwoje z nich zakwalifikowało się na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019. 23 maja w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się uroczysta inauguracja powiatowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Kto nam dał niepodległą Polskę, to hasło przewodnie tej pięknej uroczystości, w której udział brał m.in. marszałek wojewódzki. Funkcjonariusze górowskiej policji zabezpieczyli u 36-letniej górowianki ponad 400 porcji handlowych metamfetaminy, którą ukrywała m.in. w bieliźnie. Kobieta trafiła już na 3 miesiące do aresztu. 26 maja w Lesznie odbył się drugi Wielkopolski Dzień Diety Bezglutenowej. To już piąta edycja pikniku bezglutenowej mamy, czyli Marty Krzyżanowskiej Sołtysiak, pomysłodawczyni i organizatorki tego wydarzenia. Piknik ten, jak mówi pomysłodawczyni, jest przykładem wyrównania szans, gdzie każdy ma dostęp do produktów bezglutenowych. Siódma Wolsztyńska Dziesiątka przeszła już do historii. 26 maja na starcie organizowanych już od 7 lat wolsztyńskich zawodów biegowych stanęło niemal 600 zawodników z całej Polski. Główne wydarzenie poprzedził piąty już bieg małego maratończyka, w którym wzięło udział ponad 400 młodych adeptów biegania.